Art Spotki, Przestrzeń, Ludzie, Inspiracje. To projekt skierowany do animatorów i edukatorów kultury z województwa podlaskiego, ale nie tylko. Kierujemy go również do wszystkich tych osób, którym dobro kultury w naszym regionie leży na sercu. Przygotowaliśmy jako Podlaski Instytut Kultury wiele doskonałych szkoleń z bardzo wielu dziedzin, m.in. z dziedzin teatru, muzyki, tańca, kreatywności, sztuki performatywnej i mamy nadzieję, że te zajęcia, że te warsztaty pomogą w codziennej pracy naszym animatorom kultury. Ta praca animatora kultury jest dzisiaj bardzo trudna. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest bardzo trudno namówić ludzi do aktywnego uczestniczenia w kulturze, do tego, by wyszli z domu, by oderwali się od ekranu telewizora, laptopa, telefonu, a jeszcze trudniej jest zachęcić ich do tworzenia oferty kulturalnej. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia będą taką inspiracją, by tę sytuację zmienić. Animatorzy kultury w każdym środowisku są szalenie potrzebni i nie mogą być to osoby z przypadku. To nie może być jakaś osoba, która nie jest do tego przygotowana, ponieważ coraz częściej pracujemy nie tylko z dziećmi, bo do tego ludzie są przygotowani, ale właśnie z osobami starszymi, z osobami często niepełnosprawnymi, które do tej pory często były pomijane w tego rodzaju działaniach. Natomiast projekt Art Spotki otwiera różne możliwości, pokazuje, w jaki sposób można tutaj poradzić sobie z problemami, jakie ta grupa oczywiście niesie. Cieszę się bardzo, że coraz więcej się pojawia takich możliwości rozwoju dla osób, bo to jest, dajemy im te narzędzia i uczymy ich tego, przestają się bać. Co jest naprawdę nieraz dla nich bardzo trudne, po otrzymaniu tego narzędzia jest bardzo łatwe. Dobra. A jeśli jesteśmy na dworcu? Skoro jestem w kulisie i widzę, że Kaśka poszła do Teresy, to znaczy ja muszę zrobić coś innego. Animator, który słucha i który jest nastawiony na to, żeby dowiedzieć się, czego grupa potrzebuje, w jakim klimacie jest w danej chwili, kto z grupy jest jakim typem człowieka, to taki animator lepiej nad tą grupą zapanuje. Poprowadzi ją tam, gdzie niekoniecznie gdzie ona chce, tylko gdzie grupa chce pójść. No bo animować to nie znaczy narzucać jakiś pomysł, tylko razem iść, razem odkrywać. Więc uważam, że ta komunikacja rodem z impro, czyli otwierający się na to, co mówi ktoś inny, przydaje się we wszystkich jakby sferach. Jedna z uczestniczek powiedziała bardzo ciekawe zdanie, że lubi tego typu warsztaty, bo często nawet nie widzi zastosowania od razu po, ale ten moment przychodzi. I kiedy ten moment przychodzi na przykład po tygodniu czy po dwóch tygodniach, to ona wraca myślami do tego, co się działo na zajęciach i ma pewną pomoc. Takie warsztaty i takie spotkania są istotne, bo nigdy nie wiemy, kiedy będziemy musieli się zmierzyć z problemem, który wymaga bardzo kreatywnego rozwiązania. To nie jest tak, że codziennie mamy takie problemy, ale te problemy się pojawiają. I kiedy się pojawiają, no to warto być świadomym i wyposażonym w pewne narzędzia i pewien sposób myślenia, który pomaga takie problemy rozwiązywać. Animator kultury, wydaje mi się, jest bardziej akuszerem niż takim artystą w sensie ekspresji swojej indywidualności, swojego geniuszu. Animator kultury potrafi ten geniusz znaleźć w drugim człowieku i w miejscu, w którym pracuje i go wspólnie wydobyć. I to jest wielka sztuka. Ludzie mają poczucie, że to nie jest byle jakie, prawda? Że to przybiera kształt jakiegoś ciekawego dzieła, że w ogóle wymagamy dużo od siebie. I od nich, i od siebie. Że to nie jest taka praca, ważne, żeby się nie pozabijali po tych lekcjach i sobie coś tam zrobią, jaki poziom będzie tego przedstawienia, nieważne, ale fajnie, że w ogóle są razem ze sobą. Nie, tak się nie da zrobić tej pracy, o której tutaj mówimy. Ona musi wymagać poświęcenia, musi wymagać oddania. Ludzie muszą poczuć, że nam zależy, że jesteśmy gotowi poświęcić dużo swojego czasu i mieć poczucie, że robimy właśnie z nimi najważniejszą rzecz na świecie. Uświadamiać ludziom, że to takich historia też jest ważna i wartościowa, że to jest też takie odwracanie.
w trakcie warsztatów pokazywałam gry planszowe, bardzo różne, które odwołują się do różnych elementów dziedzictwa i historii. Dziedzictwo to jest to, co jest dla nas ważne. No i w tym kontekście szczególnie interesujące jest to, że to jest coś, co jest dynamiczne, bo coś mogło być dla mnie ważne kiedyś w przyszłości, a teraz z różnych powodów już nie jest. Albo z drugiej strony coś nie było dla mnie ważne, a nagle to odkrywam i uznaję, że tak, to jest coś, o czym chcę pamiętać, co mówi o mnie. Należy też pamiętać, że dziedzictwo jest czymś, co nas w różny sposób definiuje. Właśnie dlatego, że o czymś pamiętam, to mówi o mnie, kim jestem. Sztuka performatywna opiera się o działanie, o gest, o to, co tu i teraz. Bardzo często jest związana z przestrzenią, gdzie się odbywają warsztaty, dlatego planujemy takie działania, które się tak nazywają podeczki w spotkach, czyli prosiłam o przyniesienie z domu małych spodeczków, jak sama nazwa wskazuje, i granie przestrzenią wobec tych wielkich, wielkich czterech spotków, które są do innych celów, inspirowane są UFO, czy jak ktoś napisał, snop stertą siana, a my tutaj wchodzimy z taką intymną, z intymnymi przedmiotami z domu. Uznawamy, że takie formy nowoczesne to rzeczywiście te dużymi, te spotki osadzą. Tutaj było akademickie centrum kultury. Tutaj miałam okazję zapoznać się z nowymi metodami pracy. I to, co było takie najbardziej spektakularne i też powiązane z moim zawodem, ponieważ z wykształcenia jestem psychologiem, to wszelkie działania artystyczne są dopełnieniem ekspresji siebie. Cokolwiek jest w naszej głowie, może być przetworzone na działanie manualne, a jeżeli jeszcze do tego omówimy, z czym mamy do czynienia, jak to odczuwamy, możemy uczestniczyć w dynamice grupowej, możemy być szczęśliwi, że jesteśmy w stanie dzielić się swoimi wrażeniami z innymi osobami w grupie. Bardzo mi się też to podoba, że trener angażuje absolutnie wszystkie osoby, bo czasami tak jest na warsztatach, że wyłaniają się dwie, trzy bardzo aktywne osoby i one dominują. Natomiast tu, na tych warsztatach, trener bardzo tego pilnuje, aby każda osoba i mówiła, i robiła, i była tak samo wykorzystana jak wszystkie inne. To jest bardzo dobre i to jest też wniosek do tego, jak należy pracować z grupą i jak ją motywować. Takie spotkania jak dzisiejsze dają możliwość kontaktów. Wielokrotnie brałam udział w tego typu przedsięwzięciach jako uczestnik i zawsze jest potrzeba wymiany doświadczeń między pracownikami kultury, pracownikami oświaty. Tutaj mamy nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników socjalnych, no i tak jak ja właśnie, animatorów, instruktorów. Każdy przychodzi z własnym bagażem doświadczeń i z własną energią. I na warsztacie jest takie właśnie ścieranie tych sił, wymiana, weryfikacja poglądów, to też jest bardzo ważne, bo niekiedy wydaje nam się, że robimy coś dobrze, a możemy tkwić w błędzie. Dzięki takim warsztatom jesteśmy w stanie zmienić spojrzenie na codzienne nasze działania.